Dzisiaj, kochani, zabieram was w literacką podróż do Korei Południowej, której twórcy, słuchajcie, nieustannie potrafią mnie czymś zaskoczyć i których wciąż odkrywam. I dzisiaj nie będzie inaczej. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny jesienny dzień wita was Olga z Wielkiego Buka. Gdyby ktoś mnie zapytał, z czym kojarzy mi się Korea Południowa, to wcale nie odpowiedziałabym, że z muzycznym fenomenem K-popu. Nie mówiłabym wcale o tym poszukiwaniu tego chirurgicznego piękna. Nie, słuchajcie, ja bym powiedziała, że Korea Południowa kojarzy mi się z literaturą. Literaturą melancholijną, surową i twardą. I wiem, że to, słuchajcie, brzmi dość dziwnie, ale kto się już zetknął właśnie z literaturą południowo-koreańską, ten z pewnością zauważył, że ona ma bardzo swoisty charakter. Literatura południowo-koreańska ma, słuchajcie, coś takiego w sobie, że od razu można rozpoznać jej tropy i jej motywy. I ogromnie się cieszę, że właśnie popularyzuje ją w Polsce wydawnictwo Kwiaty Orientu, we współpracy z którym powstał dzisiejszy filmik. I świetnym, słuchajcie, tutaj przykładem właśnie takiej wyjątkowej, zaskakującej powieści, która ma charakter, a jakże, jest, słuchajcie, powieść o mojej córce, Kim Hye-in. Ale to jest, słuchajcie, gęsta, intensywna w emocje opowieść, tak melancholijna, tak surowa, sami się zresztą przekonacie. W moim wnętrzu jest wiele wersji mnie. Ta, która nie chce niczego zrozumieć. Ta, która chce zrozumieć wszystko. Ta, która patrzy z oddali i wiele innych. Wszystkie zamknięte we mnie walczą ze sobą w niekończącej się wojnie. Nie mam w sobie odwagi, sił ani na tyle pewności siebie, żeby jej to wszystko wytłumaczyć. Ona zrobiła w swoim życiu wszystko tak, jak trzeba, tak jak zaplanowała. Wyszła za mąż, urodziła dziecko, spełniła obowiązek tak wobec siebie, wobec swojej rodziny, wobec swojego męża, jak i obowiązek wobec społeczeństwa. Ej, córka. Green przekroczyła już 30. Jest całkowicie różna od swojej matki. Green żyje bowiem wbrew tradycji, wbrew ustalonym porządkom, żyje u boku swojej partnerki, kobiety imieniem Rain. Obie kobiety, Rain i Green, są dla siebie wszystkim. Matka nie potrafi się z tym pogodzić, ona nie potrafi zrozumieć, ona nie chce zrozumieć. Kiedy córka z partnerką wprowadzają się do jej domu, matka wierzy jeszcze, że kiedyś będzie inaczej, będzie po prostu tak, jak ustalono, tak, jak ma być. Czy będąc tak blisko, te kobiety faktycznie zbliżą się do siebie i nauczą rozumieć. Pojawiają się w mojej głowie różne myśli, że błędy mojej córki to moje błędy, że skończyła już 30, jest dorosła i to są jej decyzje. Te myśli zderzają się ze sobą i robią przy tym wiele hałasu. Minimalistyczna, surowa opowieść o szacunku do drugiego człowieka, o poszukiwaniu miłości, o pragnieniu bycia zrozumianym, także o zderzeniu pokoleń. Lata temu Joe Cocker śpiewał, że każda generacja kieruje się swoimi zasadami, idzie swoją ścieżką, podąża swoją drogą i doskonałe odbicie właśnie widać w powieści Kim Hye-in. Korea Południowa to jest takie miejsce, w którym ta tradycja spotyka się z nowoczesnością. Ja wiem, że to brzmi jak banał, ale to jest bardzo istotny banał, kiedy mówimy o Korei Południowej. Pomimo niemal tej futurystycznej aury, jaką roznosi wokół siebie Korea Południowa, jest to miejsce i społeczeństwo, które kieruje się bardzo konkretną hierarchią. Południowo-koreańskie zasady i normy są bardzo ściśle określone. Są bardzo skonkretyzowane. Istnieje pewna hierarchia, tak jak powiedziałam, to oczekiwanie okazywania szacunku. Również to konserwatywne spojrzenie na wartości. Wyłamywanie się z tych konwencji, odchodzenie od stereotypów, odejście od wzorców nie jest tam mile widziane. Inność bywa tam często ostracyzowana, natomiast te odstępstwa od normy często naprowadzane na powrót na te właściwe, ustalone z góry tory. Czy to się jakoś zmienia? Z pewnością te młodsze pokolenia południowych Koreańczyków są bardziej otwarte, są bardziej liberalne, myślą i zachowują się inaczej niż ich rodzice chociażby, przynajmniej próbują. Ta
tak właśnie jak te młodsze bohaterki o mojej córce. Matka i córka, które próbują jakoś odnaleźć wspólny język. Matka i córka, które próbują odnaleźć tę nić porozumienia. To nie jest wcale łatwe, to nie jest wcale proste, dlatego że matka, słuchajcie, ma tutaj bardzo konkretne oczekiwania względem swojej córki. Ona tworzy barierę, tworzy taki emocjonalny dystans. Nie chce, nie potrafi się przełamać. Ona trzyma się takiej swojej własnej, wyobrażonej wizji rzeczywistości. Bywa, słuchajcie, opryskliwa, bywa okrutna w tym swoim odrzuceniu. Green natomiast, czyli córka, nie narzuca się swojej matce. Razem z partnerką Rain, one po prostu niosą pomoc. One tam są i wspierają matkę swoją obecnością, swoją siłą. Matka bowiem sama zajmuje się osobami starszymi, pracuje w domu opieki. Zajmuje się osobami, które już znalazły się obecnie na marginesie społeczeństwa. Pomaga tym, którzy nie mają nikogo, którzy zostali po prostu sami, którzy uznani zostali za system, za niepotrzebnych. Przeraża w tej powieści ta bezduszność, ta bezwzględność właśnie systemu względem osób starszych. I to właśnie wtedy, kiedy pojawi się w domu ta kolejna postać, starsza pani, o niezwykłej przeszłości, jak się okaże, no te trzy skonfliktowane ze sobą po cichu w sumie kobiety, one spróbują właśnie odnaleźć tę wspólną płaszczyznę. No jednak nie oczekujmy tutaj tych emocjonalnych fajerwerków, bo tych w tej powieści nie ma. To pośród gestów małych i codziennych, takich gestów pozornie bez znaczenia, nasze bohaterki spróbują jakoś po prostu być obok siebie. O mojej córce to, słuchajcie, jest powieść krótka i taka bardzo doprecyzowana w formie. Ona jest minimalistyczna i skondensowana do tego, co najważniejsze. I to nie jest taki pierwszy przypadek, oczywiście, jeżeli mówimy o literaturze południowo-koreańskiej. Kim Hye-in, słuchajcie, uderza bardzo precyzyjnie, dokładnie tam, gdzie trzeba. Jej powieść to jest historia zderzenia pokoleń, to jest historia poszukiwania, to jest historia braku tolerancji. To jest opowieść o potrzebach młodości i o starości, która z drugiej strony cały czas walczy już z tym czasem. O miłości, o godności, o społecznych barierach i o potrzebie ich przełamywania. To jest taki rodzinny dramat pełen tych cichych, zduszonych emocji, które jednak bardzo głośno w nas samych wybrzmiewają. I to jest, słuchajcie, taka historia, która niby taka niewielka, słuchajcie, w formacie, niewielka w formie, tak minimalistyczna, zostaje z nami. Po prostu. I to właśnie powieść o mojej córce Kim Hye-in możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Kwiaty Orientu. Pytanie konkursowe nawraca do początku naszego filmu, czyli z czym albo z kim kojarzy Wam się Korea Południowa i dlaczego? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. I pamiętajcie, że na pytanie konkursowe możecie również odpowiadać pod postem na blogu. Tak jak powiedziałam, słuchajcie, z zaskoczeniem odkrywam literaturę południowo-koreańską, która jest bardzo intensywna, jeżeli chodzi o emocje, ale jednocześnie bardzo minimalistyczna, taka skondensowana, słuchajcie, w swojej formie. Tak właśnie jest z powieścią o mojej córce, w której naprawdę wybrzmiewają i taka bezwzględność, i bezduszność, i właśnie taka potrzeba zrozumienia. Tutaj mówimy, słuchajcie, o braku tolerancji nie tylko względem homoseksualnej córki i jej partnerki. Tu mówimy również o tym braku zrozumienia dla osób starszych, dla seniorów, dla osób, których życie dobiega końca, a które zostały właśnie na marginesie społeczeństwa. I tutaj również, słuchajcie, zawracamy do tej hierarchii społeczeństwa południowo-koreańskiego, do tego, jak wygląda system właśnie ten wewnętrzny Korei Południowej i system społeczny, wokół którego obracają się nasze bohaterki. To jest bardzo konkretne społeczeństwo i bardzo konkretna historia, zakorzeniona w bardzo konkretnym miejscu. Całość jest przejmująca, czyta się, słuchajcie, na jeden hap z zapartym tchem, to jest tak napisane. Zresztą literatura południowo-koreańska ma to do siebie, że napisana jest właśnie w taki prosty, a jakże precyzyjny
precyzyjny sposób. No i słuchajcie, o mojej córce Kim Hye-in możecie również poczytać o tej powieści na blogu Wielkiego Buka. Zapraszam Was serdecznie. I pamiętajcie, że znajdziecie również tutaj na kanale, jak i na blogu, inne południowo-koreańskie powieści. Zapraszam Was do odkrywania tej literatury. To jest naprawdę coś zupełnie innego, bardzo charakterystycznego, o czym sami się pewnie przekonacie. No, a my, kochani, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!